Hejo, hejo, z tej strony Lingerowa, a na waszych ekranach Zlotajkun. Zaczynamy ostatni odcinek z naszym kocim scenariuszem i mam nadzieję, że uda nam się go ukończyć. Też tutaj w ramach przypomnienia i ogarnięcia chciałam wam pokazać, że zostały nam oczywiście leopardy, czyli pantery, czarna, śnieżna i mglista i jaguary. I tak sobie pomyślałam, że zmienimy plany, bo w tamtej klatce, którą budowaliśmy na koniec tamtego odcinka, miała być pantera mglista. Ale pomyślałam, że zrobimy czarną, dlatego że po pierwsze ona jest tańsza, jak wam tutaj pokażę, a po drugie jest zagrożonym gatunkiem, więc kiedy się rozmnoży, dostaniemy pieniążki. Dlatego będzie ona sobie tu. Puszczę grę, dokończymy ten płotek. Dobra, czarna pantera niech będzie. Tutaj zrobimy wejście. Ona na pewno dżungla, więc niestety, chcąc nie chcąc, musimy na to przeznaczyć pieniądze. Niestety całe jakie mamy. Masakra. Dobra. Domek na pewno. Musimy chwilkę zaczekać. No, na szczęście szybko odrabiamy straty, ale... No, ale i tak nie jest wesoła. Biorąc pod uwagę, ile jeszcze mamy do zbudowania, to no, znowu będą emocje. Na pewno ścieżka tutaj dla gości. Jakaś... Nie wiem, może nie aż taka bliska. Może tu. Okej. I w sumie mogłabym... zrobić... Nie będę robiła podwójnej, bo myślałam przez chwilę, żeby zrobić podwójną, ale nie. Kurczę, nie ma tu jeszcze coś do skasowania? Jest. To kasujemy. No i to już by było wszystko, co mogliśmy skasować, żeby się wspomóc finansowo. No zobaczymy. Trudny ten scenariusz jest naprawdę. 1600... No niech będzie. Przynajmniej dopasujemy teren. Dirt. I trawa. Dobra. Teraz pełne skupienie. I dirt. Już, okej. Tu jeszcze byś chciał, tak. Okej. Na pewno zabawka i na pewno parka. Proszę bardzo. Zabawka zaraz. O, lwiątko się urodziło. I kamienie i na pewno drzewa, także... Czekajcie, kamienie to może te, bo one się zawsze sprawdzają. Okej. Zabawka. 1500, a drzewa, które lubicie? Te palmy, które mi też się podobają, też je lubię. To są te. O, znowu się tam rozmnożyły. Super. No, a tu już prawie kończymy. Dobra. Pokażcie się. Kurczę, ile was tu jest. Rozmnażacie się bardzo, więc nie mam wyrzutów sumienia, że sprzedaję te maluchy, bo... no bo mamy jednak kaskę i tutaj też jest, widzę, dość dużo samiczek, więc jedna może zostać sprzedana. O, nawet się cieszą, widzicie. No dobra. To wam jeszcze kupię tą zabaweczkę. To jest ta. Oki, pokażcie się. No, klatka jest dopasowana. Czyli mamy z głowy. Dobra, to zaraz się bierzemy za następną. I tu zaraz naprzeciwko zrobimy tą drugą panterę, która miała tu być pierwotnie. No, bo tak po prostu będzie fajnie, wydaje mi się.
Znowu ten płot, masakra. Ten jest tańszy. Najwyżej wymienię, ale musicie mi wybaczyć. Zrobię ten płot tak tańszy, bo po prostu boję się, że nie zdążę, a szkoda by było zmarnować ten czas, który przeznaczyłam na granie tego scenariusza teraz, więc zrobimy w ten sposób. Nie wiem, czy trochę nie za małe to będzie. Może gdzieś tak, o. Okej. Okay. Zaraz to nazwę. Tylko muszę najpierw połączyć te klatki. No! Tak. Dobra. Nazwę ją... Tak, tu się nazywa. Pantera mglista. Mała ta klatka będzie, ale no... Teraz już jedziemy trochę na czas, powiem wam. Póki mam kasę, to na pewno będzie potrzebny domek i na pewno będzie zabawka, więc to już mogę kupić w ciemno. A ciekawe, czy można je razem trzymać, jak myślicie? Testujemy. 1800. Można! Wow! Dobra. To trzymamy dwa gatunki razem. Będzie pewnie za mała klatka. Ale nie szkodzi. Dirt i za mało trawki. Kurczę, tylko czy mi się uda tak dopasować im tę klatkę, żeby były szczęśliwe? Może i można, ale wydaje mi się, że straciłabym dużo na tym dopasowaniu, wiecie? No nie, one nie są zbyt szczęśliwe, więc przeniosę je po prostu. Bo nie. Bo po prostu psuję tamtym klatkę. I to się mija z celem, więc ja im tutaj cofnę to, co zmieniłam. Trochę straciłam kasy, wiem, ale... No to był eksperyment. Okej, okay, tu są już szczęśliwe, teraz idziemy tu. Trawa. Rainforest. Ach, to nie ten zwierzaczek. Ten zwierzaczek. A jakie drzewa lubicie? Czekajcie. Te. Już. No, to się zaczyna hardcore, jak zawsze. Masakra. Też właśnie mamy pecha, bo nie rozmnażają się te zwierzaczki i... Przez to nie mamy kasy. Kamienie też. Więcej drzew. Jeszcze więcej drzew. No zaraz będzie koniec miesiąca i będzie się działo. Już to widzę. Zwierzaki, wspomóżcie Gingerową. Przepraszam, no tak samo wy. Ciebie mogę sprzedać. Szósteczkę też mogę sprzedać. No bo niestety, ale potrzebujemy kaskinu. Taka prawda. Okej. Okay. Jak? Przytłoczeni, dobra, ale jeszcze tylko drzewa. To jest dużo gości, no proszę was. To jest prawie nic. Są zwierzęta, które mają się gorzej, nie marudzić. Nie lubicie tego? A te? Te lubicie, to dobrze, bo to jest tańsze. Dobra, klatka dopasowana, super. Czyli zaraz im się szczęście podniesie. Goście są i wchodzą nadal, więc bilety w górę. Zostały nam śnieżne i jaguary. A tutaj, wiecie, słyszeliście chyba długopis, bo ja sobie odhaczam z kartki, żeby się nie pomylić. Jaguary i śnieżne. I powinniśmy sobie poradzić.
Mam nadzieję. Wiecie co, ja im tutaj jeszcze dam automaty, bo to jest zawsze trochę kasy. Macie tu ławeczki. I tutaj. Kupujcie, proszę was. Psuje się to ogrodzenie, masakra. Ile was tu jest? No halo. No już ci powinna wzrosnąć szczęśliwość, no. Przytłoczony. Pójdą sobie niedługo, nie martw się. Wow, kaska nam skoczyła bardzo. No to bierzemy się za jaguary. Gdzie one są? Tutaj. Dobra. Chciałabym gdzieś tutaj, ale nie zmieści mi się nigdzie. Może tutaj, co? Tu jest dość nawet dobre miejsce. Zaoszczędzę znowu sobie na płotku. No przepraszam za to, że tak zmieniam, ale no muszę sobie jakoś poradzić finansowo. No dobra, myślę, że tak. Jaguary, dobra. Znaczy jaguar napisałam. Jeśli chodzi o dojście do nich, to przedłużymy po prostu... Tak. Tak i tak i tak. I tutaj muszę poprawić to, bo tu się zrobiły jakieś takie dziwne chińskie ścieżki. I tylko jedno wyjście z tego zostawimy i będzie to tamto. I tu im dorobimy ławki, żeby nie było tak pusto. Dobra, i jeszcze tabliczka. A czy ja tutaj dałam tabliczki? Tutaj dałam, ale tu nie. Dobra. Jaguary to też rainforest. Więc już jedziemy z tym koksem. Dobra. Fajnie, że dostajemy kaskę co miesiąc, tak zauważyłam. To jest dobra rzecz. Aha, Snowy Rock Cave. Czy my to mamy? Nie, dobra. No to... domki. I nasze jaguarki. Dwa. Super. Dajemy im wodę, bo pamiętam z opisu, że lubią wodę. Dobra. Jeszcze wody i dirtu. Dobra. Dirt. Już? Tak jest. I teraz drzewa są te. Kapok tree. Które to? Gdzie to? Gdzie to? Niżej pewnie. Tak, to są te. Proszę bardzo. Lubicie na przykład to? Tak. I kamyczki. Może tutaj? Tak przy płocie. Już? Klatka dopasowana? To co tak mało? Może wolicie inne drzewa, co? No, tak mi się wydaje, że wolą. Jednak mimo wszystko te swoje kapok tree. Czasem niestety tak trzeba robić, że trzeba im dawać te drzewa, które lubią. No widzicie, klatka niby dopasowana, a nieszczęśliwe. Jeszcze może jedno drzewo i będzie ok. No. Dobra. Czyli je też mamy z głowy. Zaraz im tutaj szczęśliwość powinna wzrosnąć. Ludzie się skapną, że jest nowa klatka i tu przyjdą. Tu im dam jeszcze jakąś ławeczkę może. Dobra.
toalety, bo te toalety, które mam, są po prostu małe. Jakaś taka jedna większa by się gdzieś tu przydała, nie? Może tutaj? Tak trochę koło lwów, no ale nie szkodzi. Jest schowana, ja tego nie widzę, to niech będzie. Dobra. Czyli zostały nam te śnieżne. Powinniśmy zdążyć i może jeszcze zdążymy nawet jakoś to zaudekorować. Taką mam nadzieję. Zobaczymy. No też oszukałam na tym ogrodzeniu, no ale... Bardzo mi zależało po prostu, żeby ukończyć ten scenariusz. Czemu jesteście nieszczęśliwe? Za dużo zwierząt. Czyli muszę cię sprzedać. Bo ile was tu jest? Trzy. No trzy. No ale przykro mi. No i teraz będzie dobrze. Musiałam niestety co zrobić, bo... No, za mała klatka, a przecież nie będę ich... Jak on się tu fajnie skrada, widzicie? Jakby polował na coś. Słodkie. No niestety, czasami tak trzeba robić. A tu ktoś w ogóle mieszka? Czy wszyscy się pochowali, uciekli, czy coś? Siedzą w domku schowane. Okej. Tu też macie nieco ciasno. Dobra. Mamy kasę, to budujemy. I ja bym chciała zbudować je tutaj. Te nasze pantery śnieżne. Chyba coś mi się machnęło. Tak czy nie? Tak. Tak ma być. No idź stąd, panie. Co wyście chodnika nie widzieli? Dobra. Ogrodzenie. Widzę, że jest pierwsza chętna do zamknięcia się. Niech będzie tak. Pantera śnieżna. Hoki. Ona lubi górki, ale może sobie jakoś poradzimy. Ta klatka trochę mała, co? Zobaczymy. Może nie będzie źle. Lew jest chory, bo obsługa nie daje rady. Już muszę dokupić kogoś. No idź pani stąd. Dokupić, tak, no zatrudnić po prostu. Dobra, jeszcze kogoś do sprzątania, bo jednak to już jest dość duży teren. Nie będę wykańczać pracowników, bo nie wolno. Dobra. Śnieg. A właściwie najpierw może pantera śnieżna. W ogóle mam już ten dom? No co jest z tym? No fajnie, że! Jeszcze nie będziemy mieli domu na sam koniec dla niej. Masakra. Dwa 400 za jedną. No to będzie wyzwanie, sobie zostawiłam na sam koniec. I obawiam się, że możemy nie zdążyć. No fajnie, nie? Tylko mogliście coś sypnąć groszem za to, a nie, że mi tak wyskoczycie z nagrodą i do widzenia. Co ty byś w ogóle chciała? Górki. No a tak też myślałam, to bierzemy się do roboty. Kurczę, no.
spróbujemy teraz... Robi się ten domek? Robi się, dobra. Spróbujemy teraz śnieg. Masakra będzie. Po prostu pogrom, ja to wiem. A drzewa jakieś lubisz? Te. To ci chociaż drzewka dam. Póki mogę. Dobra. Grey i brown. Tylko, że nie mam kasy. Tak, hasło przewodnie ostatnich odcinków. Nie mam kasy. No nie. Nie rób mi tego, gro. Nie na sam koniec. Dobra. Tu mamy jakieś maluchy, widzę. Małe lwiątko, przepraszam. Bengale. No i tyle tak naprawdę na razie. I zobaczymy, jak to będzie. Mam już ten dom. Ile jeszcze? 6 dni, masakra. Powolutku. Jakoś tu spróbuję ten teren ogarnąć. Jeszcze grej na pewno. Kroczek po kroczku. Staram się to jakoś ogarnąć ten teren. Powolutku. I jeszcze śniegu. Mi się nie uda na sam koniec, to ja się po prostu załamę. Okej, Snowy Rock Cave mamy. Do widzenia. Czyli to, co najważniejsze dla nas. Tu mi się zmieści domek. Nie zostawię wejścia? Nie. Okej. Okay. I pokaż się. Za dużo greja, za dużo brauna, za mało śniegu. Za mało brauna. Na pewno parka. To muszę jeszcze pamiętać też o tym. Tylko, że kasy na nią chwilowo nie mam. Ale może zaraz... Zaraz uzbieramy. Po prostu moja koncentracja osiąga poziom maksimum. Jeszcze chwila i mi się mózg przegrzeje. Poważnie. Kamyczki. Bardzo, bardzo, bardzo się staram to ukończyć, szczególnie, że te scenariusze są długie i naprawdę zajmuje mi dużo czasu, żeby to nagrać. I oczywiście dużo radości mi to też daje, ale jednak no staram się dać radę i ukończyć to. Yeah! Black Leopard, dzięki! Woohoo! Dobra, to damy radę. Idziemy zaraz zobaczyć tego malucha. Górek. Zaraz. Zaraz górki. Gdzie są blaki? Tu. Gdzie jest maleństwo? Tu, w kąciku. Czekaj, ja cię zabiorę stąd. Pokaż się ludziom. Jakie słodziaszkne. Super. No i to nas uratowało tak naprawdę. Pokażcie. 85. Dobra, już tu będziemy dopasowywać. Więcej górek. Więcej górek! Aha, czyli o to wam chodzi.
Nie będzie to najpiękniejsza klatka świata. Ale przynajmniej zwierzęta będą szczęśliwe, mam nadzieję. Spróbujemy szczytować system, bo to też czasami działa. Bo ja im zawsze staram się robić takie, wiecie, takie ładne te wzgórza. A one czasami lubią takie brzydactwa. No i widzicie? Znowu się urodziły! Wow! Teraz, na sam koniec, really? Drzewo jakieś? Nie chcecie drzewa? Czyli to wam pasuje? 82, kurde. Co tu jest nie tak? Że jakiś taki Arctic Rock? Nie. Masakra. Nie lubicie Arctic Rock. Jeszcze więcej kamieni. Moc kamienia. 85. No tu znowu to. Masakra. Co jest nie tak? A, tu wy! To co tu się dzieje? Zabawkę chcecie? Proszę bardzo. Przytłoczeni, no ale co ja wam poradzę? I ty, tobie co znowu? Chore zwierzę. No halo. Ogar. Leopardziątko, bo cię sprzedam i wymienię na szczęśliwsze. I znowu mi się nie uda z powodu pierdoły. I co, już lepiej? No ale przecież tu są wszyscy zdrowi. O co ci chodzi? No, już. Głodne, ale to nie szkodzi. W sensie, no szkodzi, ale... Obsługa powinna sobie z tym zaraz poradzić. No i dalej nie. Ojeju. Klatka jest dobrze dopasowana, ale są nieszczęśliwe. Tamte się rodzą na potęgę. Spróbuję powiększyć im tą klatkę. Zobaczymy. Dobra, nie marudzić. I tu im zrobimy jakieś tam jeszcze góreczki. Dobra. Miesiąc został. Miesiąc został i zobaczymy. Walczę dzielnie. Jak zawsze. Not enough grey, not enough brown. Dobra. Wedle życzenia. Klatka jest dobrze dopasowana, one są nieszczęśliwe. Może drzewo? Będę kombinować. Będę walczyć. Tam się zepsuło. Cofnij. Nie, nie wszystko! Kurde. Pauza. Ciężko z nimi jest, naprawdę ciężko. No i o co wam chodzi?
Czemu ty jesteś chory i czemu cię nikt nie leczy? Nie chory, głodny. No przecież tu masz jedzenie. W ogóle ile tu jest ludzi. No ja nie wiem. Robimy jeszcze przegląd. Ci mają po 90 w ogóle. Te 90. Te 86. 90, 90, lwy 84 chcą zabawki. Proszę bardzo. Czego jeszcze wam potrzeba? Czego jeszcze wam potrzeba, drogie lwiątka? Drzewek. Może Tomek, nie? 85, okej. Okay. A może statku większe? Nas stać już teraz. Macie nową parkę. No nie. Nie, nie, nie. No nie wiem, dobra. Jedziemy dalej. Skończyliśmy na lwach. Tygrysy syberyjskie super. To średniawo. To super. No jest okej, no. Jest! Teraz żeby się utrzymało. Żeby się utrzymało. Please, 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 please. Dobra, to skoro mamy trochę czasu i mamy trochę kasy, to wreszcie mogę to udekorować. Wreszcie. O, jakieś desert flowers. Jakie słodkie. Nie miałam tego nigdy. O, masakro, ile tu ludzi. Tu jeszcze mogę dać takie malutkie kwiatuszki. Savannah Flowers. Jakie piękne kolorki. Naciepała tego. Zobaczyła nowe kwiatki. Jakie piękne. Tu jeszcze dam. Jeszcze tu i tu. Jeszcze jakieś palemki. Tak. Sam koniec jeszcze mogę się wyżyć dekoratorsko. Tak muszę się spieszyć. Ale nie szkodzi. I tu jeszcze mogłabym dać jakąś fontannę. Dan-dan-dan. Jest tu jakaś fajna. Zmieści mi się tu. Słonik? A niech będzie słonik. Uiii! Jeszcze mamy słonika. To tu mogę tak zrobić, to przejście tym razem. Dobra. I tu ludziom przedłużę. Tak, o. Uiii! Udało się? Nie! Spadło! Czemu spadło? Ja się zastrzelę. Ja się zastrzelę po prostu. Co się dzieje z wami? No przecież wszystko jest jak było! Ja nie wiem, ludzie, ja nie wiem. Przecież wszystko jest dobrze. Aha, teraz zaś tamtym zepsułam. Jak tak mogłam? Jak mogłam wam zepsuć płotek? Przepraszam. Już naprawiam. Chyba będzie dobrze, co? Tak. A wy? Pokaż się. Zrosło. O nie! Ja się zamorduję z tymi zwierzętami! O co ci chodzi, gościu? Co ci się nie podoba?
Może jest tu gdzieś rozmiękła ziemia, bo czasami tak się dzieje, że ziemia gdzieś tam jest rozmokła i wtedy... I wtedy zwierzęta są nieszczęśliwe, no ale chyba nie w tym wypadku. No nie. Kamyczka może... Okej, jest dobrze. No i dlaczego nie? Jesus. Ale to jest wredne. 86 wy. To co wy możecie chcieć? Może więcej kamyczków? Już nie? No nie, nie uda się. A ja się tak staram. Czy to jest jakaś porażka? To lwy! Wy, podłe skubańce, o co wam chodzi? Jakie wy lubicie drzewa najbardziej? No te! No to... Pozamieniam wam. Te na te. Może to coś da. To ja tu się wyżywam dekoratorsko, a wy mi tu zepsujecie. Małpiszony jedne. 85. No. Po prostu nie wierzę. Jeszcze powymieniam. Będzie na styk. Po prostu wystarczy, że jeden się wkurzy i po mnie. Wow. Co za emocje. Sakra. Kończ to. Kończ to już. Ja już nie mogę. Ludzie jak? Dobrze, patrzcie jak fajnie. A tam mieliśmy w tamtym 200 osób i był problem, a to jest 400 i jest dobrze. Co za życie. Uda się. Musi się udać. Musi się udać. Dum, 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 dum. Chyba się uda. Masakra. Co za scenariusz, ludzie złoci. Jest! 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 Udało się! Jest! Wow, dobra, super, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wy też i że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!